Zakończenie budowy autostrady A1 było wybawieniem dla kierowców, a także mieszkańców Częstochowy. Mimo iż było to niedawno, to już pojawiła się potrzeba wykonania prac remontowych, a z nimi pojawiło się ograniczenie w ruchu, korki, a w konsekwencji apel samorządowców z Częstochowy. Ci chcą zwiększonej liczby kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o ciężarówki, które omijając korki zjeżdżają z autostrady A1 do miasta. Jednak jak sprawdził Paweł Jędrusik, dodatkowe kontrole mogą niewiele w tej sprawie pomóc. To kolejny apel władz Częstochowy, bo ruch w mieście paraliżuje już remont popularnej gierkówki. Dziś to droga krajowa nr 91. Dodatkowo sytuację komplikuje rozpoczęty niedawno remont częstochowskiego odcinka autostrady A1. Zdaniem urzędników z jego powodu powstają korki na autostradzie, a ciężarówki próbują ominąć je przejeżdżając przez miasto. Chodzi o to, żeby nie wjeżdżały do miasta przeładowane tiry czy przeładowane samochody dostawcze. Jest waga, z której ITD może korzystać i może rzeczywiście przeprowadzać te kontrole. Nie ukrywamy, że ma być to także pewien efekt odstraszający, zniechęcający kierowców tirów i ciężarówek do tego, żeby przejeżdżali przez miasto, pakowali się w miasto i niestety nam rozjeżdżali nasze drogi. Samorządowcy domagają się interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Ten otrzymał już pismo w tej sprawie, ale też niewiele może zrobić, bowiem na drodze przez Częstochowę kierowcy ciężarówek nie napotkają ograniczenia tonażu. Już w tej chwili tam inspektorzy są, co prawda nieoznakowanym pojazdem są w tej chwili i prowadzą obserwacje, którędy ten objazd się odbywa i one są dość takie, te nasze spostrzeżenia budujące, bo te samochody nie wjeżdżają w kierunku miasta Częstochowy, tylko drugą stroną autostrady przejeżdżają najkrótszą drogą, żeby objechać ten korek. Zarówno remont autostrady A1, jak i DK91 w Częstochowie mają się zakończyć jeszcze w tym roku.